przywrócić do życia stary traktor. Taki cel przyświeca grupie uczniów zespołu szkół imienia Adama Mickiewicza w Obierzeżu. Zabytkowego Ursusa C45, wyprodukowanego w 1950 roku, z wielkopolską szkołą łączy już blisko 30-letnia historia. Ten traktor ma bardzo ciekawą historię, ponieważ 25 lat temu była praca dyplomowa robiona i to dwóch chłopaków z Technikum Mechanizacji i Rolnictwa załatwiło traktor, który chcieli odrestaurować, uruchomić, bo on też nie był na chodzie. Dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, renowacja Ursusa jest niebywałą okazją do nabycia praktycznych umiejętności i wiedzy na temat budowy ciągników. Realizowana w czasie zajęć warsztatowych renowacja to dla uczniów coś więcej niż zwykły tok nauczania. Przyszli mechanicy mogą krok po kroku przejść przez wszystkie etapy naprawy traktora. Co się najbardziej podoba, no to są te ciekawostki, które można spotkać tutaj w środku, bo już są niespotykane. Mamy problem, ponieważ jest tuleja z tłokiem mocno skorodowana i jakby to zażarta rdzą. I tutaj to musimy ruszyć i wtedy szukać sposobu naprawy. To już musi zrobić obróbkowiec. Remont Ursusa trwa już kilka miesięcy i jest dużym obciążeniem dla budżetu szkoły. W momencie, kiedy dokonamy demontażu, zrobimy weryfikację części, i później postaramy się zrobić kosztorys na podstawie cen, niestety rynkowych. Trudno jest w tej chwili określić, jaka to będzie ostateczna kwota, no, dlatego szukamy różnych możliwości wsparcia. Aby udało się zakończyć remont, potrzebne jest wsparcie ludzi dobrej woli i sponsorów. Reszta jest w rękach młodzieży, a że mają do tego żyłkę, możemy przekonać się, podziwiając wyremontowanego w ubiegłym roku Ursusa C330.